Hej, witajcie. Nazywam się Rafał Dysiński. Opowiem wam świadectwo nowonarodzenia. Około półtora roku temu robię zdjęcia, a prowadziłem tutaj agencje towarzyskie w Warszawie. Byłem uzależniony od kokainy. Codziennie w moim domu były imprezy, także korzystałem z życia na maksa. Około półtora roku temu spotkałem Jezusa u siebie w domu. Duch Święty stąpił na mnie i tak mnie przekonał o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, że padłem na ziemię i oddałem życie Jezusowi. Każdy, kto chce i szuka Boga, go znajdzie. Możesz to zrobić dzisiaj, ponieważ dzisiaj jest Dzień Zbawienia. Jesteś tutaj nie przez przypadek, ale przechodzisz i słuchasz głosu. Głosu, który do ciebie trafia. Trafia do twojego serca. I możesz teraz to ziarno zostaje zasadzone w twoim sercu. I możesz, trafia do ciebie i zacznie rosnąć. Jeżeli jesteś poszukujący, chcesz znaleźć Boga, podejdź do nas i oddaj swoje życie Jezusowi. Jest to niesamowita przemiana. Ja całkowicie zmieniłem swoje życie. Jestem innym człowiekiem. Żyję teraz z Jezusem na co dzień i moje życie totalnie się zmieniło. Amen. Hallelujah.